Dobra, to dzisiaj omówimy sobie typy mężczyzn, jakich spotykałam w swoim życiu. Wszystko to będzie bardzo generalizowane, ma raczej to charakter, może humorystyczny, może ostrzegawczy, nie wiem. Ja sobie tutaj wypisałam na karteczce. Pierwszy typ, no to jest typ psychopata, psychopata stalker. Bardzo często, właściwie no raz do roku minimum musiałam spotkać psychopatę stalkera, który po prostu uprzykrzał mi życie swoją osobą non-stop. Doprowadzając do sytuacji, gdzie ja się boję, pojawiając się w tych miejscach, co ja się pojawiam, pisząc do mnie ciągle wiadomości. Nigdy nie zgłosiłam żadnego z takich typów. Mam nadzieję, że oni teraz tego nie oglądają. Nie pozdrawiam. Naprawdę nie pozdrawiam. Oczywiście nigdy nie pozwalałam, żeby takie znajomości się rozkręcały dłużej, bo zazwyczaj już no praktycznie po paru spotkaniach, rozmowach już było wiadomo, że coś jest nie tak, ale potem miesiącami trzeba było się męczyć. Kolejny typ to jest zazdrośnik. Tak, on jest po prostu zazdrosny. Masz samych kolegów? Nie, masz. Z rodziną się nie spotykaj. Nie możesz z rodziną się spotykać. Odizoluje cię od wszystkich. W ogóle gdziekolwiek ty nie idziesz, ty od razu po prostu ty się kurwić idziesz. Z kolegą gejem czy tam z kim? Koniec. Zaraz jakiś romans masz, o wszystko zazdrosny, nawet właśnie jak mówię, o rodzinę, o koleżanki, no dramat. Człowiek duch. Tak, to jest człowiek, który on z tobą jest, znaczy to nawet nie jest człowiek duch, opcjonarz. On po prostu, on ma w ręku parę tam opcji, on sobie tymi opcjami tak żongluje, nie? Jedna mu się opcja trochę znudzi, to następna leci, więc jeżeli z drugą opcją kręci, no to tobą się akurat nie interesuje. On się odzywa wtedy, kiedy wiecie, już trzeba zmienić obiekt zainteresowań. Bardzo, bardzo nie lubię tego typu. Jestem cięta, jeżeli się skapnę, że gdzieś tam taka sytuacja ma miejsce. Nie cierpię tego. Do tego można by jeszcze podłączyć bawidamek, nie? Jeżeli facet ma tak telefon, o tak przed sobą, i on siedzi naprzeciwko ciebie i ma tak telefon, trzyma o tak prosto, i on odpisuje, słuchajcie, do innych bab. Z tobą siedzi i innym babom, z którymi się tam umówił później, odpisuje na twoich oczach. I ty to czujesz, nie? Bo ty jesteś dobra czarownica, ty wiesz, że to nie jest normalne zachowanie. Alkus, Boże, tylko nie alkus, nie? On po prostu zawsze najebka. Alkohol, tak to jest do rany przyłóż, napije się i jest koniec. On cię po prostu z błotem cię zmiesza, ten człowiek się zmienia, jak się najebie, jest koniec po prostu. To jest inny człowiek, który cię niszczy, tak? I nigdy nie pamięta. O, słuchajcie, on nie pamięta, co zrobił. Nie, on nie pamięta tego, że cię wyzywał i robił akcję. On tego nie pamięta. O, dlatego też ja przestałam pić alkohol, bo wiecie, jak jest alkohol, to są problemy, jest taka prawda i różne dziwne rzeczy to nie są dobre dla rozwijania jakichkolwiek relacji. Także taka jest sytuacja. Kolejnym typem jest gracz. Boże. Dobra, chłopaki, ja wiem, że wygracie. Dużo też moich idolów gra, więc to nie jest tak do końca, że po prostu jak ktoś już gra, no to jest kreska, no ma, ale gracz, no nie wiem jak to powiedzieć, jak ja już wiem, że chłopak gra, to mi od razu opada mój niewidzialny, że tak powiem, erektor. Mnie bardzo to, no nie wiem, jakoś tak odstrasza. Nienawidzę grania na komputerze, mam traumę po prostu z tym związaną. Wiecie, bo to jest tak, ty chcesz z nim jakieś tam bajla, bajla, a on nie może. On gra, słuchajcie. On gra całą noc, on gra. Jego tam nie interesuje, że ty tam leżysz, wiesz, wypięta na łóżku, on ma to w dupie. On będzie grał. I
Niestety, ja nie mam szczęścia w miłości, więc spotykałam takie osoby. Ja też sama nie byłam święta, nie? Ja jestem z kolei ten typ kobiety, ta wariatka, którą na pewno zapamiętasz. Oczywiście staram się, żeby to miało teraz wydźwięk pozytywny. Także słuchajcie, nie róbmy z siebie takich aniołków, nie? Łatwo krytykować, tak? Łatwo krytykować. Ale jest jeszcze jeden typ mężczyzny, którego ja uwielbiam i miałam jedną normalną relację, i to jest typ kumpel, czyli na początku się przyjaźnicie, na początku jest przyjaźń, poznajecie się i dopiero potem kiełkuje miłość. I nawet jeżeli wykończycie te relacje, powiedzmy z różnych powodów, nawet losowych, na przykład odległość, to i tak rozstajecie się w zajebistych po prostu stosunkach, i najbardziej mi odpowiada takie podejście do relacji typu przyjaźń, bo ja wiem, że co by się nie działo, to nie będzie potem kwasu. A strasznie, powiem wam, nie lubię kwasu. Aż za dużo narobiła. To oczywiście filmik z przymrużeniem oka. Przyciągamy takie lekcje, jakie mamy odrobić. I nawet jeżeli są to negatywne osoby, to one nas czegoś uczą i powinniśmy być im wdzięczni. Także ja jestem wdzięczna wszystkim moim mężczyznom.